Witam. Z bólem donoszę. To fajne sformułowanie, donosić z bólem, bo czy donosiciel odczuwa ból donoszenia? A może tu chodzi o ciężarną? Niemniej jednak z bólem donoszę, iż oglądacie właśnie ostatnią część historii akwarystyki. Z równie wielkim bólem i wstydem, jak i rozczarowaniem, pragnę donieść, iż nie byliśmy prekursorami akwarystyki w Europie. Pierwsza wzmianka o akwarystyce to dopiero koniec XIX wieku. W 1878 roku na łamach dwutygodnika Zdrowie pojawił się w trzech częściach artykuł pana Michała Żarskiego zatytułowany Akwarium, pisane przez J. Ten mądry człowiek już 136 lat temu, jeśli oglądasz ten film w 2014 roku, bo jak w 2015 to już 137 lat temu, a jak w 2016 to bolało. Już wtedy ten zacny człowiek napisał odnośnie zakładania akwarium. Robić wszystko bardzo dokładnie. Zwracać uwagę na niezbyt nawet ważne na pozór szczegóły. Unikać w pracy pośpiechu i wszystko naprzód dobrze obmyśleć, aby jednym fałszywym krokiem nie zniszczyć mozolnego częstokroć trudu. Rok 1886 to powstanie pisma Wszechświat, na łamach którego zaczęły pojawiać się jedne z pierwszych artykułów akwarystycznych. Między innymi artykuł doktora Nussbaum'a zatytułowany Akwarium pokojowe. Pod tym samym tytułem, ale już w XX wieku, w 1908 roku ukazuje się pierwsza książka akwarystyczna. Składająca się ze 103 stron wyszła spod pióra. Tak. Spod pióra, bo długopis wynaleziono w 1938 roku i dokonał tego Węgier, László Biro. On też wynalazł salami i kostkę Rubika. Jeśli ktoś wydał taką książkę, to znaczy, że zainteresowanie akwarystyką musiało być już dość znaczne. Świadczyć o tym może istnienie już trzech sklepów akwarystycznych w Warszawie i jednego w Łodzi. Z książki Pruszyńskiego można się dowiedzieć na przykład, jakie wtedy dostępne były rośliny akwariowe, a były to nużaniec śrubowy Vallisneria spiralis, moczarka kanadyjska Elodea canadensis, moczarka brazylijska Elodea densa, wywłócznik myrofilum i kabomba, czyli kabomba karoliniana. Nazwy podaje za Pruszyńskim, obecnie moczarka brazylijska nazywana jest argentyńską, a jej nazwa łacińska to Egeria densa. Nie było tego wiele i trawniczka w akwarium to sobie raczej nikt z tego nie wystrugał. W roku 1990 powstaje w Chorzowie pierwsze stowarzyszenie akwarystów, a jest nim AGRION, Stowarzyszenie Lubowników Akwariów i Terrariów oraz Pielęgnowania Pomników Natury. Nazwa długa, ale stowarzyszenie bardzo zacne. Podlizuję się licząc, że jak będę w Chorzowie, to otrzymam darmowe piwo. W roku 1910, w trakcie trwania wystaw rybackich, można było po raz pierwszy zobaczyć pierwsze ryby w akwarium. I były to ryby żywe. I to bardzo istotna informacja. Dlaczemuż to? Gdyż ponieważ właśnie 19-letnim współorganizatorem był wyjątkowo zasłużony dla polskiej akwarystyki Zygmunt Lorec. Potomek Szwajcara, ale nie ze Szwajcarii kaszubskiej, tylko z tej Szwajcarii znanej z sejfów i zegarków. Ryba, która zostaje wystawiona przez dwóch kolegów, Zygmunta Loreca i Tadeusza Wolskiego, jest strzebla. Czy ja jakoś niewyraźnie mówię? Seplenie? No właśnie. Tą rybą była strzebla przekopowa. W 1922 roku Lorec wydaje książkę Złota rybka i jej odmiany. W 1923 wspólnie z Romanem Matią. Ciekawe nazwisko, szczególnie czytane z wymową angielską. Zakłada w Warszawie Towarzystwo Miłośników Akwariów i Terrariów, oba przez J. Wkrótce podobne towarzystwa przy jego udziale powstają w Łodzi, Poznaniu i na Górnym Śląsku. W latach 1925-27 redaguje wydawane przez Matię w Warszawie czasopismo Akwarium i Terrarium, nadal oba przez J. Niestety, czasopismo okazuje się deficytowe i wydane zostaje tylko 9 numerów. W 1935 roku dr Artur Werner wydaje w Poznaniu 10 zeszytów miesięcznika pod tą samą nazwą, co miesięcznik warszawski, ale i ten upada z powodu wyjazdu założyciela do Szczawnicy. Pije w Szczawnicy, aż w piwnicy. No to już w Szczawnicy mam przechlapane. W roku 1937 odbywa się w Warszawie
W dawnej oranżerii Ogrodu Saskiego wielka wystawa akwarystyczna przy aktywnym udziale Zygmunta Loreca. Dochód z tej wystawy przyniósł niebagatelną kwotę, bo aż 7 tysięcy złotych. Za to można było sobie kupić na przykład ciężarówkę Fiata. Ale Lorec nie zainwestował w rozwój motoryzacji. Kwota ta umożliwiła wznowienie wydawania w Warszawie czasopisma Akwarium i Terrarium, wciąż oba przez J. Od lipca 1938 roku aż do wybuchu II wojny światowej wydano kolejne 5 numerów czasopisma wydawanego przez Mieczysława Tuleję, prezesa Warszawskiego Towarzystwa Miłośników Obu Rzeczy przez J. Lorec jest redaktorem tego pisma. W 1939 roku Niemcy wspólnie z Rosjanami postanowili nas odwiedzić i obejrzeć nasze akwaria. Ich wizyta trochę się przedłużyła, bo w przypadku Niemców aż do 1945 roku. A wyjechali tylko dlatego, że wcześniejsza wycieczka miłośników z ZSRR postanowiła nas ponownie odwiedzić, a ilość miejsc noclegowych była ograniczona. Dodać należy, że wyżej wzmiankowana wycieczka ludzi radzieckich trwała aż do 1993 roku, kiedy to ostatnie akwaria, czyli tanki, jak mówią Amerykanie, pojechały w prawo. Jak się patrzy na mapę, to w prawo. Definitywnie w prawo. W trakcie wojny oczywiście rozwój akwarystyki w Polsce zamiera. Odradza się na nowo dopiero w 1948 roku. I jest to data dość znacząca. W Warszawie przy IMCE powstaje koło miłośników akwarium. W tym samym roku w Łodzi przy Polskim Związku Wędkarskim powstaje samodzielna sekcja akwarystyczna Skalar, która w 1949 organizuje pierwszą po wojnie wystawę akwarystyczną. W 1954 roku łódzka sekcja akwarystyczna rozszerza swoją działalność na teren całego kraju, dając tym początek Polskiemu Związkowi Miłośników Akwarium i już przez I. Prezesem zostaje Tadeusz Krause. Związek prowadził szeroką działalność popularyzującą akwarystykę, wygłaszano prelekcje, wydawano na powielaczu co miesiąc biuletyn zarządu głównego Polskiego Związku Miłośników Akwarium. Zapewniono posiadaczom akwarium domowych dodatkowy przydział energii elektrycznej w miesiącach zimowych. Niestety. W 1957 roku dzieje się tak wiele, że Rada Miejska wypina się w Łodzi na akwarystów. W związku z tym zarząd główny zostaje przeniesiony do Mysłowic, a w 1959 roku do Chorzowa. Razem z zarządem głównym Łódź traci też ulgę na prunt. W Chorzowie opracowano program rozwoju akwarystyki w Polsce. Jego filarem miało być wydawanie ogólnopolskiego periodyku upowszechniającego to hobby. Tak powstał magazyn Akwarium. Zygmunt Lorec, który był uzdolnionym rysownikiem i malarzem, zaprojektował okładki pierwszego i dwóch następnych numerów pisma. Ostatni, 124 numer pisma ukazał się w sierpniu 1992 roku. W międzyczasie Polski Związek Miłośników Akwarium zmienił nazwę na Polski Związek Akwarystów, by właśnie w 1992 roku rozpaść się na kilkanaście regionalnych stowarzyszeń. Pismo Akwarium zostało reaktywowane w 1990 roku jako wkładka do powstałego magazynu Nasze Akwarium, który to magazyn padł w 2002 roku. W tymże samym roku zostaje wydany pierwszy numer magazynu Akwarium, którego redaktor naczelny i założyciel Darek Firlej starał się reaktywować pismo Akwarium. Niestety z powodu śmierci w 2011 roku nic z tych planów nie wyszło. Mamy rok 2014. W akwarystyce rządzi internet. Czy to dobrze? Nie wiem. Z jednej strony jest możliwość zaspokojenia swojej wiedzy w zasadzie w kilka minut, bez oczekiwania, aż w jakimś piśmie ukaże się odpowiedź na nasze pytanie. Jesteśmy bliżej siebie, choć oddaleni o setki czy tysiące kilometrów. W zasadzie jedynym, co nas ogranicza, to pieniądze. Ale tak jest z każdym hobby, nie tylko z akwarystyką. Mamy dostęp do ryb i roślin z całego świata. No może oprócz Korei Północnej, bo tam jest tylko jeden akwarysta, który chciałby mieć wszystkie akwaria dla siebie. A jednocześnie, co smutne, coraz mniej wiemy o akwarystyce. Internet stworzył możliwość wypisywania i mówienia największych bzdur pod słońcem, więc wiedza miesza się z ignorancją, ciemniactwem, głupotą i niedouczeniem. Jak wybrać z tego zalewu wiadomości prawdziwe informacje? To już każdy musi pokombinować na własną rękę. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć... Reklama. Że tylko ten kanał mówi prawdę, całą prawdę i tylko prawdę.
Tylko ten kanał otrzymał nagrodę główną dla kanałów jeszcze nie nagrodzonych przez ostatnie 20 minut. Tylko ze sponsoringu tego kanału wycofał się zakład pogrzebowy Worek and Styka oraz pierogarnia Sromotnik, która miała zajmować się cateringiem. Tylko tutaj będzie można zobaczyć gołą babę w akwarium i gołą babę koło akwarium. I w ogóle zobaczycie, co chcecie i nawet... Po reklamie. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić kolegów i znajomych z Łódzkiego Forum Akwarystycznego. Mam nadzieję, że posypią się teraz nagrody, alkohol, a spazmujące fanki będą rzucać we mnie stanikami. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji.